No, proszę Państwa, możemy zaczynać. Pani Marta Mesa-Rosz już jest znów z nami. Oddaję głos panu profesorowi Pitrusowi, specjaliście od kina węgierskiego, także, żeby zechciał tę rozmowę poprowadzić. Pani Marto, jeszcze raz wyrażam podziękowanie, że przyjęła pani nasze zaproszenie i że pani jest razem z nami. A ja dziękuję, że tak dużo ludzi widzę, dużo młodych, dużo kobiet, bo u nas, w naszym kraju już takiego nie było, niestety. Bardzo rzadko spotyka się z reżyserami, z aktorami, ale tu taki interes no, niesamowity. W ogóle do kina środkowej Europy i to mnie podziwia i wzrusza. Dziękuję. Chciałem po raz kolejny Państwa przywitać, jeszcze raz podziękować Pani Marcie Mesa-Rosz za przyjęcie zaproszenia. No, tematów do rozmowy jest bardzo dużo, bo Pani Marta Mesa-Rosz jest bez wątpienia jedną z najważniejszych postaci europejskiego kina, jest starych. Myślę, że kina też współczesnego, bo i te najnowsze filmy są niezwykle ciekawe i ekscytujące. Państwo mieli zresztą okazję zobaczyć jeden z tych nowszych filmów, który myślę, że jest bardzo ważny, bo on dotyczy pewnego nawet wspólnego kawałka historii Węgier i Polski. Myślę, że dla pani jest to film osobisty i znaczący. I ja chciałbym dzisiaj, jeśli można, porozmawiać z jednej strony o pani twórczości i chciałbym się wielu rzeczy dowiedzieć, ale z drugiej strony oczywiście też byłbym ciekaw pani opinii na temat no, trudnej sytuacji kina węgierskiego współcześnie, ale też w ogóle kina jako takiego. Też jestem bardzo ciekaw, co pani uważa za rzeczy znaczące. Ale pozwolę sobie zacząć od takiego pytania, które trochę sięga do historii, ponieważ pani ma niezwykle interesującą i taką dramatyczną biografię i ta dramatyczna biografia zaczyna się już w dzieciństwie, w momencie wyjazdu do Związku Radzieckiego, no później powrót na Węgry, wyjazd z kolei do Bukaresztu, ponowny powrót, to życie było bardzo burzliwe i kiedy ogląda się pani filmy, to te wątki autobiograficzne powracają, prawda? To jest coś takiego, co stale w pani filmach się pojawia. Ja chciałem zapytać na początek, czy pani uważa taką metodę interpretacji dzieł artysty poprzez jego biografię za prawomocną? Czy w pani wypadku właśnie tak jest? No, to bardzo proste, nie chcę powiedzieć głupie pytanie. Bo wczoraj wieczorem na kanale polskim oglądala Boccaccio Felliniego. I siedziała i oglądała ten niesamowity geniusz. Wszystko wiedział o życiu, o kobietach, o erotyzmie, o tragizmie, o samotności mężczyzny. I to nic nie powtarzał ten film. I on całe życie robił ten sam film o sobie. Wszystkie jego filmy tylko o tym, co on czuje do świata, co on czuje do Boga, do kobiet, do życia, do polityki. A jego geniusz obrazowy był na tyle oryginalnym i niesamowitym, że on potrafił robić wszystko. Robił też filmy o historii, o swoim dzieciństwie robił filmy o swoich kobietach. Także dlatego, przepraszam, powiedziała, że to głupie pytanie, a co ja miałam robić? No co ja miałam robić? Myśleć jakieś historyjki, że Zosia kocha Jasia, a Jaś kocha Marysię.
Ну і я Маріша така собі, а Зося є слідніша. З єдними добре в ложку, друга не хоче дітку родити. Ну таких фільмів робимо американці. Дуже дуже. І швидних. І таких фільмів. І зараз робимо серіали. Теж оглядаємо в польському телевізії. Зараз от тигодня є в Польщі. І кожен фільм о тим. Що ще діє з молодими людьми. Очевидно, дуже мені жаль, бо в тих серіалах не видя молодих, інтересуючих кобіт. Всі учесані на єднакове, убрані на єднакове. Єдна ладна, сексі, друга трохи бжитська і терпі. І все це то на єден соус летить то всіско. І так, направді, іде півтора години о нічим. О нічим, і виходиш, і видиш, і то дуже недобра школа, що ми взяли у американців найгорше. Не то, бо американський фільм великий, там несамовіті постаті. І Скорсезі теж ціле життя робив фільм о собі. І в костюмах, і без костюмів, і навіть гангстером був. Так же то питання, що я мала можливу біографію, але то такий був мій льос. Я, на щастя, то дитинство в фільмах вимишляла, бо я то дитинство не пережила попросту. Були ми в Киргизії, там пам'ятам тільки гури, трохи моїх родичів, і потім ні. Ale jednocześnie w takim filmie, znaczy w wielu filmach te wątki biograficzne się pojawiają, ale to jest bardzo widoczne, myślę o dzieciństwie, w filmie Mała Wilma, prawda, który pani mówi o tym, że nie bardzo pani pamięta te czasy, ale jednocześnie nie da się tego oderwać, bo bohaterka tego filmu, relacje... Moja wnuczka. Tak, relacje z rodzicami, ojciec, prawda, artysta, te wszystkie rzeczy tam się pojawiają, więc to... Czyli mogłaby pani powiedzieć, że to jest takie wyimaginowane dzieciństwo troszeczkę? Tak. Tak, bo ja miałam takie straszne dzieciństwo, że teraz już stare wiem, że są ludzie, jak na przykład Wanda Jakubowska, też mówi o tym w jakimś wywiadzie, że to, co przeżyjesz, mózg wymazuje. Бо не можеш далі жити з тим страшним, що пережито. І я так насправді не пам'ятам ніч до 10 лет. То, що пан бачив в моїх фільмах, то моє мажені, що так бачить матки, так бачить ойця. Очевидно, вони цілий час зі мною, і брак їх зостане на ціле життя. Але щоб конкретні щось пам'ятати, то не пам'ятам. Бо, напевно, якщо б пам'ятала, то все страшне, то, напевно, би чоловік не пережив. Я так мислю. Ja przyznam, że tak odbieram pani twórczość, ponieważ są tacy artyści, którzy ukrywają się za swoimi dziełami, którzy robią filmy, opowiadają historie. Te historie na pewno wynikają z tego, co oni przeżyli, ale jednocześnie, kiedy pada pytanie, czy to się odnosi do doświadczeń osobistych, to odpowiadają, że nie, że ja jestem artystą, ja wypowiadam się przy pomocy tych narzędzi. Natomiast wydaje mi się, że z pani filmów gdzieś cały czas to takie bardzo intymne doświadczenie wynika. I w związku z tym mam jeszcze jedno pytanie, bo pani zaczynała od kina dokumentalnego. I ja przyznam, że dla mnie pierwszym takim filmem, który ja obejrzałem, bo później wróciłem do tych wcześniejszych, ale czy do wcześniejszego, ale pierwszym filmem, który ja obejrzałem jeszcze w latach 70. to była Adopcja i ten film na mnie zrobił ogromne wrażenie. Ale właśnie potem zacząłem dowiadywać się o tym, co pani robiła wcześniej. Dowiedziałem się o tej pracy też w Bukareszcie.
I zastanawiam się, jak to było? Czy pani chciała pozostać przy dokumencie? Czy to był świadomy taki okres przejściowy? I na ile te doświadczenia dokumentalne wpłynęły na takie filmy jak Dziewczyna, prawda? Pani debiut fabularny. No pan zadaje dużo pytań. No spróbuję prosto powiedzieć. No po pierwsze, to co pan mówi, ta wrażliwość w filmach, wrażliwość do kobiety, do dziecka, do urodzenia dziecka, człowieka, na pewno ta wrażliwość moja kobieca. Bo mężczyzny, nawet Bergman, który całe życie robił film o kobietach, a jednak tylko jeden jedyny raz dotknął porody. I on napisał w Laterna Magica, że on bał się tego. I pan Andrzej Wajda kiedyś mnie powiedział, Martusiu, po 9 miesięcy, to strasznie, ona rodzi, to jak ty to zrobiła? A ja mówię, Andrzejku, a ty w każdym filmie zabijasz po 20-30 osób. I jak ty to robisz? To taka różnica na pewno kobieca, bo co pan pytał, że adopcja. No przed adopcją ja robiła dużo dokumentów. Adopcja był przełomnym filmem w moim życiu, bo wtedy, teraz na szczęście mamy tyle kobiet, reżyserek i dobrych, i złych, i średnich, i genialnych. Także wszystko wspaniale. A wtedy byli my tylko dwójka. A nie, Swarda i ja. I jak ja zrobiła adopcję, film poszedł do Berlina. Węgry nie lubili tego filmu. Co to za film, co czarno-białe, jakaś kobieta, robotnica, cierpi od samotności i coś tam adoptuje. W ogóle był kompletnie skrytykowany i tu nagle dostaje Złotego Medwiedzia. I to był taki szok w świecie, że kobieta na takim festiwalu pierwszy raz dostaje Złotego Medwiedzia. A reakcje były takie, że w ogóle jak dobrze, że kobiety robią film. A potem, o jak dobrze, że ze Środkowej Europy. A tu cholera, ten film dobry. Czyli ona umie robić filmy. I po tej kolejności, i to tak powstawało, to otworzyło мені дві на Європу. По просто, якщо б я залишилася з тим почуттям в своєму краю, то, напевно, би дуже трудно робила наступні фільми. Бо мені не любили тих фільмів. В ogóle в Польщі теж проблеми з кобітами, а у нас просто феодалізм тотальний. І то, що по адопції 9 місяців і потім спадок, то було так, що гроно фільмовців, тих спанялих, великих фільмовців лет 70-х, приїли мене до свого клубу. І то дало можливість, що я просто в своєму краю могла робити фільми. І далі. Любили, не любили, але то вже мене не обходило. Я вже була думна, що то мені обходить глупі венгерські критики. Я то роблю і вже. І так то було. І завжди вертала в перерви між фільмами до фільму документального. Для мене то було дуже важливо, щоб робити таку документацію фільму. Зараз то дуже просто, бо телефон комірковий, і там вже собі робиш документацію, образу і всього. А втеді достати камери, дуже та камера, істі щось там робити, то, припрошую, то мусила мати попросту можливості якихось фінансів, пеніонс,
І то всього давали жон, очевидно, бо не мали зараз. Кожен молодий чоловік, мій 20-літній внук, мав в третьому камері без перерви крити фільми. Чи самі ліпші, чи самі горші, але цілий час живе в образі. Так же той документальний фільм для мене була підстолова школа. І я мислю, що ввогуле ти навіть такі великі, як Феліні, притеж он Бендіон з Феліні робив документальний фільм «Оркестра і Ожимі», Скорсезе цілий час робив документальні фільми о Ролінг Стоунсах, о постатях, о існенні вогулі свята. Бо як би ти великий, там, спонялий фільм не робив фабулярний, єднак документ, он мав в собі щось, що нік не може прискочити. В засаді мам два питання, бо jedno jest pytanie, które chciałem, znaczy pytań mam jeszcze więcej, ale chciałem zadać jedno pytanie, ale teraz pani mnie sprowokowała jeszcze do czegoś innego, bo ja szczerze mówiąc bardzo cenię takich filmowców, którzy robiąc to kino, no takie wydawałoby się większe, czyli fabularne, za większe pieniądze, właśnie wracają do dokumentów. Ale z drugiej strony mamy przecież słynną historię Krzysztofa Kieślowskiego, prawda, który ostentacyjnie zrezygnował z dokumentu, uznając, że dokument jest czymś, co ingeruje w rzeczywistość, co może tę rzeczywistość zmieniać w sposób drastyczny. I u niego ta decyzja o tym, żeby nie robić filmów dokumentalnych, była taką decyzją etyczną. Czy pani zgodziłaby się, czy pani w ogóle uznaje tą jego decyzję, którą on podjął? Nie. Ja bardzo lubię Kieślowski, wspaniały talent, smutny talent, bardzo smutny talent, po prostu wielkość swojego istnienia filmowego w świecie on nie wytrzymał. I to, że on na początku, jak on robił dokumenty, on to uwielbiał. Контакт з людьми, бо не було інших контактів, для нього то було дуже важливо, бо він доперво по декалогу був таким узнаним, навіть в Польщі режисером. Ті кобіти роботничі робив, він любив ті тважі, тих простих людей. І як він зробив ще по тих трьох кольорах, таким світової слави, трохи целебритом. Він того не витримав. Я його спотикала, акурат так що здожило, що в Венеції, коли був його фільм «Небеський», то я там була в журі. І очевидно, він достав гран-при, але он не був щасливий. Он сидів смутний, он не видел, що з цим зробити. Я мовила: «Кришно, для чого ви пійми вінка по годами, а он папірос за папіросом палив? Ну, собачий, який пінкний кобіт, всі прибігаємо до тебе, великі французькі акторки, закохуємося», а он сидів такий самотний, смутний. І той образ його на Лідо, що він сидить сам, він попросту з тим образом вже не мог йти до тих документальних людей. Я так мислю. Може, він там пове, що варто не гадати глупоти. Але то я так чую, що він так його одебрано від тієї речовістості. Зробили з нього філософа. Зробили з нього філософа. Він був філософом, тільки філософ Кант або Маркс – то великі філософи. Філософії фільму, ну то трохи смішно, бо фільм є однак примітивним штуком. Література, ніде фільм не може зробити Пруста або Томаса Мана, навіть Достоєвського не потрапить зробити. Були проби, але переважно не удалося. Але переважно ні. Так же то всього, а він був дуже вразливий і дуже інтелігентним чоловіком. Для нього одійшти
від реальності життя в елегантському світі, в світі шоу-бізнесу, то не пасувало. Ну і втеді він вимислив ту теорію, щоб там до тих людей не ходити, то моральність. Моральність то була вимишлена, według mnie. No, była taka, bo ta decyzja oczywiście była związana z innym filmem, ale była też ta słynna historia, kiedy Krzysztof Kieślowski odmówił zgody na pokazanie w 1989 roku w telewizji filmu Z punktu widzenia nocnego portiera, wiedząc, że pokazanie tego filmu po prostu złamie życie bohatera, prawda? Bo póki ten film dokumentalny był pokazywany tylko na festiwalach, no to jego zasięg był dość znikomy. Natomiast gdyby on został pokazany w telewizji, trafił na pewno do osób, które znały tego człowieka, prawda? Do członków jego rodziny. To rzeczywiście mogłoby mu to złamać życie i ja szczerze mówiąc bardzo go podziwiałem za tą decyzję, że tak do tego podszedł, aczkolwiek tęsknię za jego dokumentami, wiesz, które najbardziej lubię. Przepraszam cię, przerwę, to taka rzecz, co zależy od charakteru. Ja robiłam dużo dokumentalnych filmów o kobietach, o różnych. Jedne kobiety to przeżyli tak wspaniale, że poszli do przodu. Пошли до університету, щось вимислили зі своїм життям, а другі ні, просто зникнули. Було щось, погадали і вже немає їх. Так же то залежить от, з акторами теж. Є актори, які зіграють одну велику роль і кінець. Але то втеді починається до першого життя. Якщо зіграєш одну велику роль і є wspaniałym aktorem, to zaczyna się piekielna, trudna praca. To już nie tylko ten twój talent i twoja buźka od Boga, od losa. Tam jest, to zaczyna się z tego ostrego. I tak z dokumentem też. Ludzie, którzy nie potrafią tego przeżyć. Ja też spotkałam takie, bo są na ekranie. No ale teraz patrzysz, jakie ludzie wychodzą w tych show. Jak oni, wczoraj widziałam, wychodzi kobieta bez zębów, gruba, tłusta. Dumnie pokazuje, że ona taka gruba, mężczyzny ją kochają. No przecież obłęd, to kawałek filmu Felliniego. А то стало так codziennie, że nawet wy, którzy zajmujecieś filmami, tego nie zauważycie, że co się dzieje na tych ekranach. A dzieją się niesamowite rzeczy. Także tam moralności to może on miał. Więc wrócę do tego pytania, które pierwotnie chciałem zadać. To jest pytanie jeszcze nawiązujące do filmu 9 miesięcy, gdzie pani sama przywołała tę historię. Nie wiem, czy wszyscy państwo wiedzą, że była pewna kontrowersja wokół tego filmu właśnie związana z pokazaniem sceny narodzin, prawda, która była sceną bardzo dosłowną i taką no, w zasadzie dokumentalną, można byłoby powiedzieć. Ja w kontekście tego filmu przypomniałem sobie historię takiego awangardowego filmu Stana Breckage'a, Wind the Water Baby Movin, który on zrobił pod koniec lat 50. I to był film właśnie pokazujący, wykorzystujący materiał z narodzin jego dziecka. Też no, jak na tamte czasy było to szokujące, ale dla mnie najbardziej zaskakujące było to, co o tym filmie powiedziała Maya Deren, czyli reżyserka no, awangardowa, progresywna, uważana za taką artystkę, która w pewnym sensie prefigurowała kino feministyczne. Ona bardzo skrytykowała Breckage'a, powiedziała, że ten film jest... że ona tego filmu nie akceptuje, że to jest pogwałcenie pewnej sfery intymności. Ja oczywiście nie odebrałem tej sceny w pani filmie w ten sposób. Wydaje mi się, że właśnie będąc reżyserką, kobietą reżyserką, no, pokazała pani to w sposób po prostu fantastyczny. Natomiast pytanie moje jest takie, jak by pani to zdefiniowała, bo kiedyś... Pozwolę sobie na taką jeszcze anegdotę króciutką o Agnieszce Holland. Kiedy zapytano Agnieszkę Holland, czy ona jest reżyserką, czy reżyserem, czy czuje się
po prostu kimś, kto wykonuje ten zawód, czy czuje się kobietą reżyserem, to ona przytoczyła taką trochę pikantną, nie wiem, czy wszyscy dorośli są. Są? Tak. Taką pikantną anegdotę, że kiedy pracowała ze swoim operatorem i robiła scenę erotyczną, to przekonała się, że jest reżyserką, bo ona, bo jej operator powiedział, no to zróbmy tą kamerę z góry. Ona mówi, nie, z dołu, z dołu. I to w ten sposób zdefiniowała swoją kobiecość. Więc ja chciałem panią zapytać, jak pani definiuje kobiecość swoją w kontekście tego filmu, no, kontrowersji wokół tego filmu, które wyraził zresztą również mistrz Andrzej Wajda. Jak pani by zdefiniowała siebie jako reżyserkę, kobietę? No ja, wiesz, ja siebie w ogóle w żaden sposób nie decyduję. O sobie myślę tylko w kontekście swoich dzieci, wnuków i co jeszcze zrobię. Czytam książki, nie oglądam swoich filmów. Bardzo miło spotkać ludzi, których to interesuje. A co to było, dlaczego to było, mnie to kompletnie nie interesuje. Szczerze cię mówię, to było fajnie, wspaniale, no ale no, co to było, no nie, no, no ale tak. Ale czy generalnie uważa pani... A tak, to co powiedziała ta Amerykanka, po prostu głupia kariericzka, która wymyśliła swój feminizm i powalczyła, że nie wolno pokazywać rodzinie. Ja myślę, że świat już przeszedł przez to. Teraz już każda kobieta może zobaczyć na ekranie swoje dziecko. To dziecko rośnie, widzisz, taki mały, co ja już niestety swoich, bo ja mam już starych dzieci, już takie staruszki, ale wnuki, widzisz ich malutkich, tak, dalej, a potem patrzę, my siedzimy tam i o Jezus, coś takiego maleńkiego, a to przepraszam, mały chłopaczek, a ta dziewczynka to, tego nie ma, już wszystko wiesz o tym i to teraz człowiek dochodzi do takiej tajemnicy, której kobieta chce, mądra kobieta chce poznać i to dziecko. I nawet kiedy ja rozmawiała w ciąży ze swoimi dziećmi, no bo ja wariatkę, to ja sobie na wszystkie takie pozwalam. A wszyscy mówili, matko, co ty robisz? No to trzeba siedzieć, chodzić w takich ubraniach, przykrywać brzuch. Wtedy chodzili kobiety, żeby to nie było widać, a teraz chodzą takimi ogromnymi brzuchami, aż pięknie patrzeć na to, bo to tak powinno być, to natura, tego nie ukryjesz. Oczywiście każdy ma swój pogląd na to i to słusznie, ale ja myślę, że do tej pory film korzystał morderstwo ludzi na różny sposób. Wszystkie nasze historie, i wielkich imperii, i małych, i wojen światowych, i rycerzów, i wszystko, i zabicie Indianów, i zabicie Żydów, to wszystko polegało na tym, że morduje bez przerwy. I teraz też widzisz, siedzisz przy telewizorze i widzisz, jak w Syrii mordują małych dzieci. Także ten mord, kultyczny mord człowieka, to obrzydliwy. Przy tym rodzenie człowieka w krwi, bo to abstrakcja, jak robisz, to już nie ma żadnej seksualności, bo to taka abstrakcja, jak dziecko rodzi się i wychodzi, to bardzo piękne, to niesamowite. Ja nie wiem, czy pan miał takie badania, ja niedawno miała takie badania nowe serca i pokazują na dużym ekranie, pan doktor pokazał moje serce. Ja tu siedzę, a to moje serce tam bije się, jakie żyłki chodzą, to wszystko. I to może, to abstrakcja tego, zrobisz taką scenę w filmie, powiedziałem, że wymyśliłeś, ale to już w tym my żyjemy. Musimy poznać i swoje ciało, i swoje istnienie, i swój seks, i swoją politykę, i pogląd na świat. Bez tego nie możemy żyć.
Я не знаю, чи дала відповідь на то питання, але ми йшли... Але ми йшли, що то повинно, і дуже повстав не так давно, 20 років тому, несамовитий шведський фільм, документальний, мала камера була вложена в матіці кобіти, і то дітко росло. І ти бачиш цілий фільм від того малого ембріона, як він дише, як він учиться, то дітко віддихати, як перший раз його рончика рушаща. І то все документальний фільм. То там зроблено, всередку чоловіка, всередку кобіти, це ж не самовітого. Так же та ж дискусія на цей темат, ну, нестети, не оригінальна. Бардзо дякую. No, але то треба пам'ятати о контексті часів, правда? Дзісяй очевидно така сцена не була би... Зрештом, як мовлю, я узнаю, що та сцена є дуже пікна, так направду. Chciałem zmienić troszkę temat. Jeśli można, to chciałbym nawiązać, nie wkraczając oczywiście w żaden obszar prywatności, ale chciałem wrócić do pani osobistego związku z innym wybitnym filmowcem z Węgier, z Miklošem Jonczu. Pytanie mam takie, nie, oczywiście nie będę pytał, bo pani czas... Dlaczego? Ja to wszystko powiem. Proszę pytać, ja wszystko powiem. Nie mam żadnych tajemnic. Ja czytałem parę takich wywiadów z panią w czasopismach popularnych i tam głównie pytano o romanse i miłości, więc jako, że tu są filmoznawcy... Byłoby głupi nie pytać. Więc oczywiście to jest fascynujące, ale chciałem też... Ale chciałem też zapytać. Bardzo. Chciałem też zapytać. Bo ten związek, on był, ale on w jakimś sensie jest, prawda? Bo on jakoś powrócił. Nigdy nie skończył się. Nigdy się nie skończył. Wiem, że pan Miklós Jonczu jest pani bardzo bliską osobą. Ale chciałem zapytać właśnie, oczywiście, jeżeli pani nam o tej bliskości trochę opowie, to będziemy zaszczyceni. Ale jednocześnie chciałem zapytać o coś takiego, bo pan Miklós Jonczu jest... reżyserem o niezwykle też silnej osobowości twórczej, ale jest jednak to osobowość odmienna, krańcowo odmienna od pani filmów, bo pani robiła w tym okresie, kiedy państwo się spotkali, robiła pani filmy właśnie wyrastające z tego myślenia dokumentalnego. Robiła pani filmy, które dotykały rzeczywistości, które dotykały tej sfery intymności i pewnego piękna właśnie tej wynikającego z dotknięcia tej intymności. Natomiast pan Miklós Jonczu robił wtedy filmy no takie bardzo poszukujące w zakresie formy, prawda? Posługiwał się niezwykle oszczędnym montażem. Robił filmy, które przypominały w zasadzie... Montażu w ogóle nie było, bo on robił tylko... jego filmy właśnie polegali na tym, że on pierwszy robił film, plan jego, jedno zdjęcie trwało 300 metrów, co było wtedy w kasecie. Tyle się mieściło w dokładnie. Tak, on, jego montaż był 15 sklejek. Przychodził do montażowej i ona skleiła i był gotowy chyba film. Chyba rekord to było 9. Było raz tak, tak nawet 9. Było nawet 5. Było nawet 5. Do czego zmierzam? Chciałem zapytać, na ile, bo ten związek był związkiem prywatnym, emocjonalnym, ale na ile państwa osobowości twórcze się przenikały? Na ile pani była inspirująca dla pana Miklosza Jonczu i odwrotnie, na ile jego poszukiwania mogły wpłynąć na pani kino, bo na pierwszy rzut oka wydaje się, że to są dwa światy, prawda, że to są dwie planety. Nie, bardzo, bardzo proste. Ja jak na szczęście z dziećmi, z mężczyznami też miałam ogromne szczęście. W moim życiu było trzech mężczyzn, jedna
pierwsze Miles, potem Jonczo, a potem Nowicki. I wszyscy, ja im służyła i oni mnie służyli. Jonczo tak samo miał ogromny wpływ na mnie, jak miał Nowicki, który potrafi być bardzo inteligentnym i bardzo interesującym człowiekiem. I to było wzajemnie. To, że Jonczo robił, jego interesowało, jego zawsze interesuje polityka i władza. Механізм влади. Його всі фільми о історії, як чоловік добирається до влади і хоче бути властителем, хоче бути великим, або надає на другого, то цілий механізм його то завжди то інтересувало. Мене теж інтересує політика, тільки мене інтересувало завжди через чоловіка. Мене інтересувало тваж. Його комплектно не інтересувало тваж актора. Його інтересувало, як актор потрапив ходити на його плані. Як актор так здонже до його камери, як він приходить. Очевидно, тваж теж була важна, а не в таким ступню. А я робила завжди фільм о людях, о їх житті, о терпінні, о радості і о таких речах. І то не було жодної революції, поза тим, що як достала Золотого Медведя в Берліні, він був акурат в Римі і порвав всі газети, бо там було написано, жона Янчо достала гран-при в Берліні. Он скрикнул, курва, и все разорвал ты газеты, и повидел, что заздростный. Але втеди он еще не имел таких, хотя он дуже имел наград, а такие награды не имел. Але то была такая забава. То я повин пану, мы мамы тройка детей, 9 внуков. І очими годами, ми на ціле життя зв'язані, то мудрий, несамовито інтелігентний, ма 91 лет, несамовито інтелігентний фацет, несамовито, як на венгри, учтивий, геніальний спосіб, що він все вів о історії венгерській. Як уж пан приїде до Будапешту, то його припитає і все зрозумієш о тим країку. Добре, я чую, що запрошений в такому разі. Так же, то несамовитий чоловік, несамовитий мужчина, но пенький до тої пори, пенький стажець. Його малі внуки увільбляють його, бо він такий лагодний. Ну, щоб трохи повідати о контрасті, то Новицький контраст його. Як Йончо зараз барді файні стажив, Новицький зараз гоже стажив. Але я йому дякую за те, що познала Польську. Мої релації з Польською залишили назавжди, до кінця моєго життя. Дуже люблю цей край, люблю тих людей, все мене інтересує. Так що теж зле мені на тим не вийшло. Я теж хотів до того нав'язати, бо przeczytałem kiedyś taką pani wypowiedź, że był taki okres, to zresztą było na pewno dla nas miłe, jako dla Polaków, przeczytałem taką pani wypowiedź, że był taki okres w pani życiu, iż, kiedy śniła pani w języku polskim, kiedy miała pani sny po polsku. I potem, teraz znów, tak. No to tylko dobrze o tej imprezie świadczy, prawda, że spowodowała, że to wróciło, ale w tym samym wywiadzie powiedziała pani, że jednak po powrocie do ojczyzny zaczęła pani śnić znowu po węgiersku, prawda? Czyli jakby ta Polska gdzieś się troszeczkę oddaliła, no, co jest naturalne. Ale chciałem panią zapytać, bo oczywiście było to związane z pani życiem prywatnym, ale chciałem zapytać,
dlaczego pani tak chętnie na przykład korzystała z polskich aktorów? Przecież to stwarzało pewne problemy, prawda? Aktorzy musieli być dubbingowani, no nie znali języka często, prawda? Grali postaci Węgrów, więc musieli jakby wejść troszkę w inną skórę. Czy nie stanowiło to problemu i dlaczego pani sięgała właśnie akurat po polskich aktorów tak chętnie? No, ja nie wiem, no to pan jakby spytał, no dlaczego stoją tam drzewo? Nie wiem, no to po prostu... Po prostu to było tak normalnie. W ogóle szkoła węgierskich aktorów nie była nigdy bliska. Są wspaniali węgierscy aktorzy, ale prawdopodobnie z powodu języka, ja nie wiem dokładnie z jakiego powodu, Węgry, oni bardzo tak statycznie swoje uczucie, no powiem taki na przykład, jeśli robisz z Węgrem taką scenę, że on płacze, straszne płacze, nieszczęśliwy, albo ona płacze, a potem uspokaja się i przychodzi, ktoś podchodzi do niej i zaczyna śmiać. I to z Węgrem nie możesz zrobić w jednym planie, bo po prostu nie potrafi. Nawet największy coś w języku, w istnieniu, a Polak, no ja pamiętam, taka scena była w Oni dwie, Nowicki tam gra alkoholika i on w tym domu i wychodzi taki zbuszony, histeryczny i tak dalej, a potem w ten sam idzie kamera za nim i on zaczyna się śmiać, wesoły, szczęśliwy i tak. I operator, świetny operator węgierski, mówi do mnie, Marta, no to okropnie, co on gra. No to już to nie możemy używać. Powtórzmy. A w filmie grała Marina Vlady. Ona była jego akurat partnerka Janka. Ja mówię, nie, no Janusz, to w porządku. Jeszcze raz zrobili, znów robimy. Robi to Nowicki, a operator znów mówi, no kurwa, mnie to nie podoba, to zróbmy dwa plany, trzy plany i tak dalej. A Marina stoi zachwycona, mówi, Jezus, jaki genialny aktor, on wszystko potrafi. Czyli to... różność istnienia po prostu, różność szkoły. To nie znaczy, że w węgierskim filmie nie ma takich scen, tylko oni czasami pokrojone. Dlatego u Jonczu, ja nie wiem, ile ty filmów widział, tam nigdy nikt nie płacze, nie śmieje się, tylko chodzi. Chodzi, wychodzi, przychodzi, podchodzi pod kamerę. Tam nie ma, albo morduje, albo jego mordują, a tam nie ma takich emocji. Także moje relacje z polskimi aktorami oczywiście zaczęły przez Andrzeja, przez Piopły Diamant oczywiście Cybulski. My tam siedzieli młody i patrzyli to film. Który widzieli, to nas zachwycił straszne. I potem, i muszę powiedzieć, kiedy pierwszy raz przyjechała do Polski i powiedziała Andrzejowi, spotkała Andrzeja, to było straszne, straszne dawno, nie pytaj kiedy, już 100 lat, i spytała Andrzeja, że poradź mnie dobrego aktora, takiego 30-letniego, czy parę lat, tylko nie Daniel Olbrycki. Bo on wtedy wszystko grał. Nie dlatego, że jego nie lubię, on wtedy wszystko grał. I Andrzej napisał mnie taki listek i pierwsze nazwisko było Jan Nowicki. Ja nawet nie wiedziała, że istnieje coś takiego na świecie. A potem polskie aktory stali bardzo modne u nas.
грала у нас і Шапаловська, і Будіш Крижановська, і та Янковська Чишна. Так. І Богуш Лінда, і Бенчицький у мене в всіх фільмах геніальний фацет грав. І Запасєвич. Ні, то була велика пригода, а потім в Польщі ніц не було. Картки, стан воєнний, а вони приїжджали до мене, я робила огромний сто. Ні, навіть пили віно венгерське, готувала їм од рана до вечора, було весело, файне. Чи так, то мене переконує, то значить то венгерське віно, я признам, що зачинам розуміти. То було спаняле. І власне мушу і зараз повідати інтимно всім, що моя милость до Новицького скончалась зараз барді, як Польська почала зараз лепі жити. Але милость до Польська застала.